Mówią, że poznasz człowieka po jego czynach, po tym, co osiągnął, czego dokonał. Od dawna zastanawiałem się, kiedy jest czas na realizację postanowień, marzeń czy głupich pomysłów i już wiem. Zawsze, teraz, nigdy nie będziesz młodszy niż dziś. Za 50 lat chcę mieć co opowiadać swoim wnukom. Jestem Brian, stworzyłem listę 100 rzeczy, które chcę zrealizować w ciągu życia i otwierając ten kanał właśnie zrobiłem pierwszą z nich. Bo jest tyle rzeczy, które chciałbym zrobić co najmniej raz w życiu. Najlepiej byłoby, no tak jak mówiłem, dzielić na górze rzeczy te, które można zrealizować w krótkim czasie i te, które są albo dalekobieżne, albo takie trochę niespełnione na szkodzie. Naprawdę musi się coś dziać ciągle. Może by coś się dało, to co śpisz, coś rób. Ja lubię, że też coś piszę. Coś telewizja, to wyreżyserujemy. No, coś pisz, dalej. Może jakieś pocałunki. No, może bez. Dobra, to pierwsza sprawa to Radek Majdan, koniecznie. Poker. Wiesz, to telewizja, to muszę naprawdę widzieć. Spłodzić syna. To brzmi fajnie. Światła są, lampy, wszystko jest, wszystko załatwiłem. Statyw, specjalnie sprowadzany z Albanii. Szwedzka stal. Srebrne rączki. Kość słoniowa, proszę, czarna. Widział ktoś czarny? No właśnie, nikt nie widział. Taka droga. Zeszycie, no bo to ma być tak, przepraszam, taka kartka z zeszytu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Chciałem powiedzieć, że piwo już nie chcę, bo mi się... Ślinę za dużo robi. Alkoholu nie piję od jutra. Sierpień miesiącem trzeźwości. Takie postanowionko kościelne. Krzyż wisi. Don Corleone wisi. Andrzej wisi. Mama zawsze mówi, że bełkoczę, dlatego staram się, żeby ktoś mi zawsze mówił, kiedy memłam. Dlatego prosiłbym, jak kiedyś memłam albo coś tam, to mówcie mi, kiedy memłam w komentarzach. Jak ogląda to 16 osób i zwróci z 13 uwagę, to będę wiedział, że naprawdę memłam. Pewnie moja mama specjalnie konto założy, żeby napisać, że bełkoczę. Zorganizować flashmob. Flashmoby to już ludzie zapomnieli, co to jest. Tak jak o Alicji Janusz, też ludzie zapomnieli na przykład. Jajecznica. Pamiętasz to? No. Zagrać na perkusji na koncercie. Nie mam pojęcia, jak się gra na perkusji. Moja pani od muzyki zawsze dawała mi dwa zaśpiewania i mówiła, że nie nadaje się do tego kompletnie. I mówiła, że powinienem być raperem, chociaż jak potem się okazało, raperem również byłem słaby. Hello darkness, my old friend. Milczeć przez tydzień. Ponieważ jestem dość troszeczkę rozmowną osobą, gadatliwą, aż nadmiar, troszeczkę aż nadmiar, więc fajnie byłoby tak po prostu nic nie mówić i zobaczyć, jak to jest być Madzią Ogórek podczas kampanii prezydenckiej. Jak Lesiu Miller to ogląda, to nie będzie się śmiał. To jest i groteska, i dramat. A mnie jest po prostu smutno, że ja jako obywatel Polski widzę tego rodzaju rzeczy. Numer 100 to spłodzić syna. Widzę, że kuzynka, która mi edytowała moją listę, dopisała i nagrać to. Praca we. Czemu tym ołówkiem? Coś, to jest gorsze? No, że on ci co chwilę będziesz go ostrzył. Po to wziął ołówki wysuwane, żeby... Co chwilę będziesz go ostrzył! A ja naprawdę, ja go wypiszę całego, nie głupie. Dobrze, że wziąłeś więcej, bo naprawdę. To jest pełna współpraca. Ej, to może. Musiał być super czysta. Ciekawe szmata, ej!
zrób piątkę tatuaż kończyk. Masz na, mi się wydaje najlepiej tatuaż ukośnik kończyk, nie? Tylko, że nie, jak to jeszcze się grafiki. Dobrze, że nie kulczyk, bo nie miałbyś okazji już. Czułeś jak w trudnych sprawach trochę. Teraz dalej jestem w kadrze? No. Ha! My friend, niemożliwe. Siedzimy właśnie pod listą, którą zapisałem sobie. Słuchajcie, dopiero co otwieram kanał, a już niekryty dobija się do mnie młotkami. Już chce mi zniszczyć mój pierwszy odcinek. Andrzej Duda! Andrzej Duda. Bo... Już Duda! Z PlayStation stoi do dzisiaj. To za 9 odcinków! Idź do domu na razie! Będzie hajs z YouTube'a. Nie, tak. No co ja wam mam mówić? No, jeszcze raz. No co ja wam mam mówić? 20 odcinków w każdym sezonie, pomyliłem liczby. Nie wiem, po co pokazuję tymi palcami. 20 odcinków. Co ja mam wam mówić? 100 odcinków, 5 odcinków w 20 sezonach, 100 razy 10, 50. To jest proste, ziom. No co ja wam będę gadał? 100 odcinków, 5 sezonów, 20... Kurde! Czemu pokazałeś na kaloryferze? 100 odcinków w kaloryferze. No co ja wam będę opowiadał? 100 odcinków, 5 sezonów, 20 odcinków w każdym, przecież to jest proste, oglądaj. Matko Boska kochana, po co ja wam będę to wszystko opowiadał od początku? 100 odcinków, 5 sezonów, 20 odcinków w każdym, do widzenia. Gdy gadał 20 minut o tym samym. Wysyłajcie również swoje listy z dopiskiem, że zgadzacie się na ich publikację. Będę wrzucał na swój profil, taki założę specjalny folder. Warto publikować swoje listy, bo zawsze może znaleźć się ktoś, kto bardzo chce nam w czymś pomóc. Napiszę do was, że o tak, kupię ci samochód za 500 000. Założyć kanał na YouTube? Mama ID. Rabadu! Powiedz, że to nierówno zrobiłem. Ten odcinek pilotażowy, bo to jest pilot. I ten żart właśnie na tym polega, ten jest pilot. Ja nazywam się Brian, to jest mi bardzo miło, że gościcie na moim kanale. Jak sama nazwa wskazuje, będę próbował na nim zrobić te rzeczy, które są za mną, co najmniej raz w życiu. Chciałbym pokazać młodym ludziom, że warto realizować swoje cele, warto realizować swoje marzenia. I po to właśnie powstał ten kanał, żeby ktoś oglądając go wiedział, że wszystko można zrobić. Czasami będziemy tutaj pokazywać, jak coś zrobić, czasami będziecie widzieć tylko tego efekty. Najczęściej postaramy się wam pokazać, że to było naprawdę proste, wystarczyło trochę czasu, zaangażowania i czasem, no pieniądze oczywiście grają rolę, ale zawsze malutką. Przede wszystkim zaangażowanie, jak coach. Jest to mój kanał, więc przede wszystkim zależy mi na tym, żebym to ja się na nim dobrze bawił, ale jeśli wy też się dobrze bawicie, to jest mi bardzo miło i was zapraszam do oglądania. Podejrzewam, że będzie to taki kanał, jakich jest już wiele na tym padołku zwanym YouTube, więc nie spodziewajcie się fajerwerków, ale przede wszystkim, jeśli jedna osoba, chociaż jedna osoba, oglądając ten kanał, zmotywuje się, żeby zrobić coś ciekawego, będzie to dla mnie znaczyło, że warto było to wszystko zrobić. Robię to po to, żeby każdy z was wiedział, że w życiu liczy się tylko nasze zaangażowanie, nasza pasja, nasze marzenia i tylko to daje nam szczęście. No nie tylko rodzina, zdrowie, wiadomo, to są podstawy, ale żeby się realizować, czasami potrzeba małego bodźca, który pozwoli nam na zrealizowanie czegoś. I właśnie po to jest ten kanał, żeby motywować i żebym ja mógł zrealizować swoje cele i dzięki temu pokazać komuś, że można wszystko. Jaki mamy sprzęt? No różny. Kręcimy czym popadnie. Czasem telefonem, czasem jakąś kamerką sportową, lepszą, gorszą. Jak coś się uda pożyczyć, to jak kolega pożyczy golfa, to czwórką. Jeżdżę golfem, dwójką. Jak mi kolega pożyczy, to trójką też. Nie sprzęt jest ważny. Trzeba mieć, jak to mawia mój przyjaciel, dużo sprzętu i dużo talentu. Czy tam odwrotnie? Mało sprzętu, dużo talentu. Minęły ponad 3 lata, ponad, może nawet 4. Nie liczyłem, od kiedy wpadłem na ten pomysł i dopiero po tylu latach udało mi się wszystko zebrać, mieć tyle czasu i po prostu ludzi, którzy mogliby mi w tym pomóc, żeby otworzyć ten kanał. Pisaliście do mnie i moi znajomi mnie pytali, kiedy to wreszcie powstanie i obcy ludzie. Udało się, mam nadzieję. Jeśli to oglądasz, znaczy się udało. Wszystko się da, tylko czasami trzeba trochę poczekać. No i wy poczekaliście, za co wam dziękuję. Kanał istniał już trochę wcześniej, zebrałem już tyle subskrypcji. W momencie puszczania pierwszego odcinka. Będę was zawsze o tym informował po to, żebyście wiedzieli, jak ten kanał się rozwijał. Na końcu odcinka chciałbym bardzo, żeby każdy z was, kto ma jakieś marzenie, wysyłał mi krótki filmik, w którym opiszę, co chciałby osiągnąć, gdzie potrzebuje pomocy od obcych ludzi. I wtedy ja będę umieszczał te takie, powiedzmy, no losowo, czasami będą pewnie śmieszne, czasami jakieś ambitne, a czasami po prostu
ludzie, którym trzeba pomóc i wtedy będziemy umieszczać je na końcu filmiku i na końcu filmu, to jest poważna produkcja, na końcu produkcji. Każdy będzie mógł albo komuś pomóc, albo udostępnić, że pomóc tej osobie i mam nadzieję, że dzięki temu chociaż w jakimś małym stopniu pomogę komuś innemu spełnić jego marzenie albo wygrać z jakimś problemem. Wysyłajcie, jak nic nie wyślecie, to nic nie wstawię i nikomu nie pomoże. Sami nagramy. Odcinki będą nieregularne, ponieważ nie wiadomo jak, co i kiedy uda się zrealizować, więc no niestety, ale nie na wszystko mamy wpływ, nie będzie to odcinek co tydzień. Jedyny problem, jaki widzę na tym kanale jest taki, jak to moja mama zawsze mówi, że mam twarz radiową. Tak, mam twarz radiową, ale to tylko pokażę wam, że tak naprawdę każdy może robić w życiu fajne rzeczy. Także róbcie rzeczy, dawajcie łapki, subskrypcje, możecie dawać w dół, w górę, subskrypcje też w dół, w górę, ale przede wszystkim dajcie z siebie wszystko, moi drodzy, raz w życiu. Weź zasubskrybuj. No co ci szkodzi tak naprawdę? Dzisiaj jest który? Pierwszy, tak? Obudziłeś się na kacu. Zapomnisz. Zapomnisz jutro, że miałeś oglądać odcinek, a tak wejdziesz na YouTube'a, zalogujesz się, zobaczysz. Ułatwiam życie. A ja już zbieram do 10 tysięcy. Będziesz cegiełką. Jak macie uwagi, to piszcie komentarze, na pewno wszystkie przeczytam. A jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu naszego programu Raz w życiu, to zapraszam do grupy na Facebooku, która nazywa się Raz w życiu dołącz do ekipy. Wszystkie linki w opisie na dole. Idę robić rzeczy w takim razie. Wyłączam to wszystko. To miejsce, w którym możecie dodawać swoje 11-sekundowe filmy z prośbą o pomoc przy realizacji waszych marzeń. Ja pokazuję takie przykładowe i proszę o pomoc w realizacji mojej listy 99 miejsc.